no nie wiem, szukajmy może tych przypisów. Trzeba będzie coś tutaj popatrzeć, zrobić, żeby to coś było gotowe, nie? Co, zobaczymy, co będzie. Tak, czego wy szukacie przypisów? No, szukamy przypisów, żeby coś jakiś na tą... nie za trudny, żeby był. Wigilię coś ja mam zrobić, taki jeden na kolację. Zrobimy pierogi. Pierogi? To nie ma mojego rozmiaru chyba. O, tak zmężniałeś, Zbyszek, no. Przyjdę na odbiór. O, daję ci się. Dobra, trzymaj. Dobrze, syp. Tu to fachowiec jest. Ach, to się klei tak, wiesz. To normalne? Może mleka ci dolać trochę, co? No zaraz weźmiemy, tutaj zobaczymy, bo wiesz, rzadkie tam wyjdzie, troszeczkę później tak musi być. A to mąki dosypiemy. Dużo nie. Chyba za mało mleka jeszcze, co? Jeszcze mleka? Zaraz, mleka tutaj jest w środek. Jeszcze mleka? O, troszeczkę jeszcze mleka. 50. I teraz go tam rozprowadzić. Ty? Trzeba by może Martę spytać, no. Ale to, czy to się zrobi kółko i na kolego? No, robi się, widzicie? Ile tego farszu? Nic nie trzeba boków smarować? No nie, no to co, na ślinę będziesz? No to wiesz, no to kto będzie, to ja. I co wychodzi? Chwila prawdy. Ale tu się... O, jaki ładny, widzisz, nie? Ten nie jest foremny. Tego proszę zrobić. Co zrobisz? Co się nie gotuje? Za dużo tej wody jest. Za dużo. Wszystkie na nas wejdą, co? Ciekawe, kto będzie zmywał. Gotujesz. O! A, to już możemy rzucać. Delikatnie. Dobrze. Wypłynęły, ugotowane, gwarantuję. Tak mi się wydaje. Widzisz, eleganckie. No. Poszło wam pięknie, no. Tylko pytanie, no, kto to zrobił? No, wszyscyśmy robili. Zbyszek. Wszyscy. A czekamy na degustatora. Tu jest duże ciasto takie, no. A ciasto. Eleganckie. Myślę, że nie. Mi smakuje. Szczerze, trochę jest ciasto za twarde.